oprócz słonego, słodkiego, gorzkiego i kwaśnego mamy jeszcze piąty smak. Klasyczna sprawa z zieloną polega na tym, że większość ludzi parzy ją źle. Dobre herbaty mają też ten plus, że można je parzyć więcej niż raz. Zostawimy na noc albo na jakieś 4-8 godzin. Pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to to, że... Mamy tutaj masę sprzętu. W ogóle co to jest, do czego to jest, jak to się nazywa, z czym mamy do czynienia dzisiaj? Mamy tu różny sprzęt do parzenia herbaty, do zaparzenia herbaty tradycyjnej japońskiej, maczy. Mamy, w sumie to też jest do zaparzenia po japońsku herbaty, w sensie, bo to jest czajniczek japoński kyuzu, który różni się w sumie tylko tym, że jest ma rączkę z boku. Jest stosunkowo mniejszy od takiego klasycznego angielskiego imbryka. Jest gaiwan, ten akurat jest z kamionki, z linki, przepraszam. Bo może być też porcelanowy w takiej wersji, o, dla leniwych. To jest w sumie wygodne do parzenia najróżniejszych rzeczy. No i herbata sama, no nie? Tu są akurat dwie niebieskie, to jest zielona, ta jest czerwona, zaparzmy. Tak, myślę, że największe wrażenie na pewno robi herbata matcha, czyli właśnie tradycyjna japońska herbata, którą parzy się zupełnie inaczej. To jest właśnie taki bardzo tradycyjny sposób parzenia herbaty, przez co wygląda to tak egzotycznie mocno dla Europejczyka, tak? Parzenie właśnie z sitkiem, w ogóle z takiego proszku, z jakąś trzepaczką do jajek, wygląda cokolwiek dziwnie. Jak to herbaty zielone, parzymy ją sporo niższą temperaturą, ponieważ zielone herbaty zwykle zaparzamy tą temperaturą 70 stopni, tu akurat mamy 66, ale powinno zadziałać. I to właśnie ubijamy i w ten sposób no, powstaje taki zmieszany napar. Nie do końca jestem przekonany do tej konkretnej maczy. Jest dużo delikatniejsza, mniej umami w smaku, tak? Sporo ludzi nie wie, że mamy oprócz słonego, słodkiego, gorzkiego i kwaśnego, mamy jeszcze piąty smak, oficjalnie umami, czyli taki mięsny, intensywny i właśnie zielone herbaty znane są z tego, że są bardzo umami w smaku i to już można pić. W zasadzie to się powinno od razu pić, także dla ciebie, nie no, z tego się wypij. Tak, to. Dla ciebie akurat. Ciekawa. Jeszcze nie piłem. No, przypuszczam. Zielona na nogu mi nie siedzi, ale ta jest całkiem ciekawa. Znaczy, widzisz. Dobra, to może, jeżeli mówisz, że zielona ci nie siedzi. Znaczy, klasyczna sprawa z zieloną polega na tym, że większość ludzi parzy ją źle. Zaparzają zwykle zbyt wysoką temperaturą albo zbyt długo trzyma liście w naparze, przez co ona robi się po prostu gorzka. Dobrze zaparzona zielona herbata, zależnie, chińska i japońska dosyć się mocno różnią. Japońskie zwykle idą w smak mocno warzywny, jakieś kalafiory, szparagi, coś takiego w smaku. Chińskie różnie bywa, są trochę bardziej rzeczywiście trawiaste. Więc zaparzymy sobie w takim wypadku zieloną herbatę. Zwykłą tym razem, też japońską. Six and a half hours later. To można... ale ma zapach piękny. 6 months later. Już sam czuję. Dobre herbaty mają też ten plus, że można je parzyć więcej niż raz. Z tego sobie jeszcze skorzystamy, bo sam bym sobie się napił tego z chęcią. Tylko byśmy potrzebowali więcej filiżanek. Już to czuję po prostu po samym zapachu, że będzie dobra, albo nawet bardzo dobra. Bo jest bardzo intensywny, nie wiem na ile to czujecie, ale jest bardzo intensywny zapach taki właśnie idący w kalafiory albo brokuły, coś takiego warzywny w każdym razie. Nie trawiasty, bo to nieraz ktoś tam mówi właśnie, że dla wielu zresztą ludzi te herbaty, w ogóle każda jedna mówiła, że smakuje jak trawa. Nie wiem, to... Ja za dużo trawy nie jadłem, jest mam non-stop porównanie. Ja bym spróbował tej zielonej herbaty. Nawet się nie przeważyła, co jest zaskakujące dla mnie. No jak na zielone, które piłem. Czuć trochę tego, co czułem wtedy, ale... Znaczy, jakby mówię, znaczy też lepiej na pewno smak herbaty lepiej się czuje.
Jest taka, wydaje mi się, słodsza. Smak herbaty lepiej się czuje na pewno, kiedy ona nie jest aż taka gorąca. Pierwsza rzecz, jeżeli chcemy zacząć pić dobrą herbatę, nawet torebkową, to pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to to, że fusy oddziela się od naparu. Czyli ten proces wyciągnięcia torebki. Jeżeli nawet mamy zieloną właśnie w torebce, jeżeli po tej minucie ją wyciągniemy ze szklanki, z filiżanki, z tego, w czym zaparzamy, to już jest sukces, ponieważ ona nie będzie się parzyć dalej. Jeżeli właśnie oddzielimy wodę od liści, co nie do końca tutaj zostało zrobione, ale powiedzmy, że i tak tych liści jest mniej, po jakimś czasie, to paradoksalnie te same liście zalane ponownie wodą nie będą gorzkie, mimo że gdyby ten sam czas sumować, to już dawno ten napar by się zrobił gorzki, tak? Więc to, i to dotyczy każdej herbaty, dlatego że herbata po prostu w pewnym momencie zaczyna wydzielać z liści garbniki, tak się nazywa z tego co pamiętam ta substancja, i one są odpowiedzialne za gorzki smak w herbacie. No i to dotyczy każdej herbaty. No właśnie, trochę tego sprzętu już jest, herbat, wiedzy. A jaki w ogóle był początek tego wszystkiego? Znaczy, jak większość ludzi pewnie, herbatę piłem zawsze. U mnie w domu dużo się pija herbaty. Takiej normalnej, nie że takiej dziwnej. I trochę przez to gdzieś kiedyś trafiłem do jakiejś herbaciarni, wydaje mi się. A potem kręciłem się bardziej przez taką znajomą właśnie tam na tych franciszkańskich dniach młodzieży, i ona tam właśnie miała te różne herbaty i trochę bardziej się przez to wkręciłem. No i tak coraz więcej człowiek czytał, na internecie oglądał różnych rzeczy, kupował, z czasem się różnych akcesoriów dorobił. I jak wyglądały początki? Od czego ksiądz zaczął w tym wszystkim? Pewnie od zakupu herbaty jakiejś, no nie? Pierwszej takiej, człowiek głównie, zwykle zaczyna od herbat aromatyzowanych, czyli od herbat z dodatkami. Z czasem, czym dłużej człowiek siedzi, to zależy jeszcze jaki tam ktoś ma gust, ale kupuje się coraz więcej takich herbat czystych. No to pierwsze to były jakieś tam sitka. Czasem, w końcu, w pewnym momencie człowiek przełamał się i kupił gdzieś ten gajwan. Wtedy nie było AliExpress, więc było ciężej. W końcu no w każdym razie to, co się używa. Tak, dokładnie, szczotkę do maczy. Tak, dokładnie. I tam gdzieś spróbował zaparzyć tą pierwszą maczę i tak to się jakoś zbierało. Podejrzewam w ogóle, że dużo tych rzeczy, o których tutaj dzisiaj gadaliśmy, to są rzeczy nowe dla takiego przeciętnego użytkownika herbaty. Ale czy jest jakaś taka ciekawostka, nawet którą normalny użytkownik może wdrożyć w swoim życiu, taką ciekawostkę z tego odcinka? O. Dobra herbata nie jest gorzka. Dobrze zaparzona herbata nie powinna być gorzka, albo ewentualnie powinna mieć delikatną goryczkę. Jasne, jeżeli ktoś lubi herbatę gorzką, nie ma problemu, ale dobrze zaparzona herbata nie powinna wymagać cukru. Co nie znaczy, że czymś złym jest dodawanie cukru, bo sam dodaję cukier nieraz do herbaty, zwłaszcza kiedy parzę z torebki, bo tak jest trudniej zaparzyć na pewno, tak żeby była nie gorzka, ale dobra herbata powinna sama w sobie mieć nawet czasami słodkawy ten smak, tak jak zresztą to było przy tej zielonej, prawda? I czy herbatę zawsze parzy się na ciepło? Możemy rzeczywiście po prostu wziąć, nasypać, to bierzemy litrowy dzbanek, 4 torebki herbaty, czy nasypiemy tam 4 łyżeczki herbaty. Jeżeli zalejemy zimną wodą, włożymy do lodówki, zostawimy na noc albo na jakieś 4-8 godzin, to będziemy mieli herbatę, która nie będzie gorzka i będzie dobrze zaparzona i będzie smaczna. I to jest chyba najłatwiejszy sposób, żeby na zieloną herbatę. Jakby jeżeli mamy zieloną herbatę i nie wychodzi nam nigdy, żeby ona była dobra w smaku, to po prostu zaparzyć ją na zimno. I to dotyczy każdego rodzaju herbaty? To dotyczy w sumie każdego rodzaju rośliny, bo nawet kawę można w ten sposób byłoby zrobić. To nie jest parzenie, w sumie technicznie to się chyba nazywa maceracja, ten proces takiego moczenia. I takie może pytanie już na koniec. Jak w perspektywie tej pasji funkcjonuje trochę to takie to serce księdza, takie męskie serce, może serce kapłańskie? Jak to wszystko znajduje się jakby w księdza życiu? Jako pasja, czy w męskim, czy w kapłańskim sercu, to jest to pewnego rodzaju forma takiego wyciszenia się. Forma takiego, jakby to nazwać, zatrzymania. I tutaj jest pewne podobieństwo, no nie? To może nie chodzi o to, że od razu człowiek będzie robić medytację nad herbatą, ale rzeczywiście, no, co po niektóre te sposoby, no, kiedy nie zajmujesz się niczym innym, tylko parzeniem herbaty, na przykład właśnie w takim gajwanie, no to jest właśnie takie rzeczywiście zatrzymanie się, no bo możesz pić tą herbatę przez godzinę, 2 godziny, no nie, gdzie nie robisz nic innego, tylko pijesz herbatę.
bo nie dlatego, że jest jedna filiżanka, tylko po prostu właśnie zalać, to musi ostygnąć i tak dalej, i wtedy to się tak rozciąga w czasie. I wydaje mi się, że to jest taka jakaś metoda. Jeżeli ktoś chce znaleźć sposób na odpoczynek, to herbata jest dobrą metodą na odpoczynek.